Młode małżeństwo sprzedawali nieruchomość w Warszawie. Kupujący zgodził się je kupić. Miał 3 dni na przelanie pieniędzy. Polskie prawo działa tak, że stał się już właścicielem tej nieruchomości i mógł tą nieruchomość sprzedać, co też uczynił, a pieniędzy nie zapłacił. Czy są sposoby, żeby zabezpieczyć taką transakcję na rzecz kupującego? Rozbudowujemy zespół RM Kredyty, poszukujemy ekspertów kredytowych, którzy współpracują z pośrednikami kredytowymi na zasadach sieci Partners lub podobnych. Jeżeli jesteś taką osobą i chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat warunków współpracy, odezwij się do nas na df@rmkredyty.pl. Cześć, ja nazywam się Ronald Szczepankiewicz, tutaj na kanale rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Dzisiaj ze mną jest Szymon Cichocki. Cześć Szymon. Cześć Ronald. Szymon to mój adwokat, osoba, która załatwia wszystkie tematy moje związane z prawem, z umowami, z nieruchomościami. Nagraliśmy z Szymonem też osobny odcinek, zachęcam do obejrzenia go. I Szymon, czy możesz jeszcze raz przypomnieć, czym się zajmujesz? Bo jeden z takich case'ów, który pamiętam, oprócz tego, o którym dzisiaj wspomnieliśmy, jest case, gdzie poszedłeś do notariusza i z umową przedstępną na zakup działki za ile milionów? No, generalnie za 74 miliony złotych. I ty byłeś osobą, która załatwiała to wszystko z strony formalnej, tak zabezpieczała osobę? Tak, ja byłem prawnikiem przygotowującym i negocjującym zapisy umowy z punktu widzenia kupującego. Reprezentowałem jednego z większych deweloperów ogólnopolskich. No i przygotowywaliśmy umowę przedstępną akurat w tym momencie sprzedaży tej nieruchomości. Wraz ze sprzedającym negocjowaliśmy, ustalaliśmy treść zapisów, odstąpienia, warunki zawieszające. Generalnie cały proces negocjacyjny w celu przygotowania inwestycyjnego tej nieruchomości. Także widzicie, mamy tutaj niesamowitego eksperta w temacie chociażby umów zawiązywanych między kupującym a sprzedającym. No a my wróćmy do tego case'u, tak? No, zbywcy sprzedawali mieszkanie na rynku wtórnym w Warszawie. Pojawił się kupujący, doszło do przeniesienia praw własności, bo tak działa prawo w Polsce. Czyli on był już właścicielem, a jeszcze nie zapłacił całej kwoty za mieszkanie. No i to mieszkanie sprzedał innej osobie. W polskim systemie prawnym przeniesienie własności nieruchomości odbywa się już na akcie notarialnym, czyli w momencie zawarcia między stronami umowy sprzedaży nieruchomości. To my sobie określamy, do kiedy, w jaki sposób i jak ta cena nieruchomości zostanie przelana na naszą rzecz. Tutaj case, o którym mówiłeś, moim klientem, który do mnie potem się zgłosił, był sprzedający, który tej ceny nieruchomości nie otrzymał. Rzecz polegała na tym, że kupujący był osobą, która chyba zrobiła sobie z tego jakiś biznes życia, ustaliła sobie 3-dniowy dzień na zapłatę ceny tej nieruchomości. W ogóle to były 3 dni robocze, akt był w piątek, w związku z tym de facto... W czwartek pieniądze mogły być na koncie już. No, we wtorek, bo to mamy cały weekend. No tak, piątek, poniedziałek i wtorek, oczywiście. Dokładnie, koło wtorku, środy. Niewiele czasu, co daje też takie poczucie bezpieczeństwa dla sprzedających. Dokładnie, natomiast w tym okresie całego tego około weekendowego czasu okazało się, że w poniedziałek ta nieruchomość została sprzedana kolejnemu nabywcy przez tego kupującego, który był między moim sprzedającym a kolejnym nabywcą. No tak, bo był właścicielem. Oczywiście. Pieniądze zostały rozdysponowane w okresie X czasu. Cena nieruchomości nie została zapłacona i de facto mój klient, czyli sprzedający, zwrócił się do nas z prośbą o możliwość odzyskania tej kwoty pieniędzy, bo mieszkanie nie było jego, bo już było przeniesione własność nieruchomości. Co więcej, zostało już nabyte przez w ogóle inny podmiot, też osobę fizyczną. Po trzecie, nie miał po prostu ceny nieruchomości, nie zostało za to zapłacone. Co poszło nie tak? Dlaczego doszło do tego, że no, po prostu kupujący nie zapłacił tych pieniędzy? No. Wiesz, no to generalnie problem polegał na tym, że to kupujący był nie fair. Wiadomo, że to jest jakiś promil, być może procent osób, z którym gdzieś tam współpracujemy, sprzedajemy, ale umowy piszemy na złe czasy. Więc to my mamy się zabezpieczyć w takich umowach, żeby ta płatność, ta transakcja, no przeszła tak jakoś tam w miarę swobodnie. No najlepszym zabezpieczeniem tutaj z punktu widzenia sprzedającego jest to, żeby pieniądze przed aktem notarialnym znalazły się na depozycie notarialnym notariusza. W skrócie tak naprawdę, kupujący dzień przed aktem notarialnym wpłaca pieniądze na depozyt do notariusza. Notariusz robi z tego protokół przyjęcia pieniędzy na przechowanie, protokół depozytowy pieniędzy, gdzie jedynym warunkiem wypłaty tej kwoty na rzecz sprzedającego przez notariusza jest zawarcie umowy sprzedaży. Wtedy idąc na akt notarialny, wiemy, że te pieniądze już funkcjonują gdzieś tam. Że one faktycznie gdzieś tam
gdzieś tam już są i notariusz w momencie przeniesienia własności nieruchomości w przeciągu tam nawet jednej czy dwóch dni przelewa nam te pieniądze ze swojego depozytu na naszą rzecz. To już generalnie mamy, to już nieważne, czy to będą 2, 3, 4, 5 dni. Natomiast mamy ten komfort, że te pieniądze w momencie aktu je widzimy, notariusz drukuje nam potwierdzenie tego, że te pieniądze faktycznie na depozycie się znajdują, podchodzimy spokojnie do aktu notarialnego. No i tak mój klient sprzedający pewnie uniknąłby problemu. Mhm. Inna kwestia, że pewnie nigdy by nie sprzedał temu klientowi kupującemu tego mieszkania, bo ten kupujący nigdy tych pieniędzy nie miał. Tak, czyli chodzi o to, że ten kupujący powinien przelać pieniądze na depozyt notarialny. Dokładnie. Więc w tym momencie, jeżeli byłby oszustem, no to by tego nie robił. To po pierwsze. Albo, no, czy mógłby też w sumie zrobić, nie? No bo mógłby przelać, powiedzmy, bo musiałby pełną kwotę przelać, tak? Całe mieszkanie. Tak, tutaj jest ta kwestia. Nie mówimy o jakimś zadatku, tylko pełnej kwocie mieszkania. Tak, to już jest, tak, to jest dosłownie jeden dzień przed aktem notarialnym, pieniądze znajdują się na depozycie notariusza. Jeżeli do umowy by nie doszło, to notariusz jest zobowiązany też w przeciągu X czasu do zwrotu. Tak, czyli parafrazując ciebie, chodzi o to, że sprzedający sprzedaje kupującemu i kupujący jeszcze przed samym przeniesieniem praw własności musi przelać do notariusza pełną kwotę. Tak. I w momencie, kiedy dochodzi do transakcji, to jest do wymiana, jest pieniądze za nieruchomość. Tak, to tak? Generalnie notariusz już w tym momencie rozdysponowuje te pieniądze. Tak, i to jest... Przepraszam, że ci przerwę. No. Chcę tutaj pewną dygresję dopowiedzieć. Po pierwsze, tu jest to, że faktycznie to zabezpiecza stronę kupującego, no bo od pieniądze są jeszcze zanim nieruchomość już będzie przeniesiona. Ja mam taką dygresję, ponieważ my robiliśmy podobny case. Mhm. Ja sprzedawałem swoje mieszkanie i właśnie tak to działało. Natomiast notariusz, u którego robiliśmy, niby coś wiedział o depozycie notarialnym, nigdy nie przyjmował, więc z mojego doświadczenia wynika, że nie każdy notariusz wie, o co chodzi i wie, jak to zrobić. Więc jeżeli chcecie kontakt do dobrego notariusza, to zapraszam do naszego notariusza, z którym my współpracujemy. Link znajduje się w opisie pod filmem. Wróćmy, ponieważ przerwałem ci myśl, chciałbyś tutaj dokończyć coś. Tak, no ważne jest to, żeby ten depozyt notarialny faktycznie też był dobrze napisany. No to z tego punktu widzenia, co ty mówisz, że tak samo jak w poprzednich odcinkach mówiliśmy, że notariusz to jest jednak taki zaufany osoba, która jest tutaj pewnie zaufanie jest... Niby, bo to jest osoba zaufania publicznego jakby, tak? Taki jakby pracownik, który pracuje na rzecz ludzi, którzy ma dowieść dobrze wykonaną pracę, ale to też są osoby, które różnie, że tak powiem, pracują, różne mają systemy i no nie każdy działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. To też to dokładnie. Warto to powiedzieć. To już jest też człowiekiem, że więc ma gorszy, lepszy... No, lepszy dzień, oczywiście, tak. Zaufanie. Natomiast pamiętajmy też o jednej rzeczy, bo czasami czy to moi klienci, czy generalnie gdzieś tam w kuluarach, w rozmowach z moimi przyjaciółmi, no ludzie boją się generalnie wpłacać jakieś większe pieniądze na rzecz notariuszy. Natomiast pamiętajmy, że notariusz to jest funkcjonariusz publiczny. On odpowiada za te pieniądze, które przyjmuje. On ma ubezpieczenie na rzecz ewentualnych jakichś roszczeń czy strat, więc to też w jakiś sposób nas jako kupującego i sprzedającego zabezpiecza. Więc generalnie to jest zawsze jakaś obopólna, takie win-win trochę, nie? Pamiętam, że taki depozyt notarialny kosztował, nie wiem, 1000 zł łącznie, 800 zł, jakieś takie no, kwoty. To zależy wszystko, jaka to jest dużo. Kwota wpłacona i na jaki czas jest tak, wpłacona. To jest absolutnie niewiele, patrząc na to, jak nas to może zabezpieczyć. No, w szczególności z punktu widzenia sprzedającego, nie? Bo generalnie czasami jesteśmy kupującym, czasami jesteśmy sprzedającym, więc warto faktycznie znaleźć tu jakiś konsensus i optymalnie się zabezpieczyć, no bo jednak celem sprzedaży naszej nieruchomości jest uzyskanie jakiejś gratyfikacji finansowej, więc to jest nasz główny, najważniejszy cel. Mhm. Ponieważ oglądają nas osoby, które kupują często nieruchomości na kredyt hipoteczny, to chciałbym porozmawiać o sytuacji, w której, no, która ma często miejsce. Mianowicie, powiedzmy, wpisujemy w umowę przedstępną ze zbywcą, że odzyskamy zadatek, jeżeli nie otrzymamy kredytu. Czy spotykałeś się z takimi jakby umowami w kontekście, wiesz, umowy już notarialnej bardziej mi chodzi, czyli nie w formie napisanej na kolanie, bo tam możemy pisać co chcemy de facto, no, tylko bardziej takiej notarialnej. Czy pisałeś takie punkty? Tak, jak najbardziej. No, ja generalnie tutaj w ramach przygotowania inwestycyjnego do sprzedaży jakiejś tam nieruchomości wspieram też swoich klientów w propozycjach zapisów, które mogłyby się znaleźć w takich aktach notarialnych, w takich umowach, czy to przy notariuszem. Jednym z takich właśnie propozycji jest możliwość wpisania takiego zabezpieczenia na wypadek nieuzyskania przez nas kredytu. Wróćmy sobie do zadatku i zaliczki, tak samo jak na początku. O ile zaliczka jest zwrotna, o tyle zadatek
no, jest bardziej problematyczny. Tak sobie uprośćmy to, prawda? Więc w zależności od tego, czyja wina jest niedojścia do umowy przyrzeczonej sprzedaży, ten może zażądać podwójności zadatku albo zatrzymać sobie ten zadatek. Natomiast możemy sobie zrobić taki trochę wytrych. Czyli możemy sobie wrzucić zapis, że w momencie, tak bardzo kolokwialnie, nie uzyskania na przykład z dwóch banków uzasadnionej odmowy uzyskania kredytu, brak uzyskania tego kredytu będzie uznany przez strony jako niezawinione działanie, w związku z tym zadatek zostanie zwrócony. Mhm. Co nam to daje? Co daje przede wszystkim kupującemu? Że w momencie, kiedy tego kredytu nie uzyska, generalnie wychodzi bezkosztowo z całej inwestycji. Lub w zależności od tego, co było w umowie, tak? Bo możemy, tak, oczywiście, mówić się, że na przykład tam płacimy jakąś karę umowną, powiedzmy 2000, no to już sobie takie rzeczy możemy sobie do dogadania. Tak dokładnie ustalić. Bo ja widywałem też umowy, że jeżeli ktoś odzyska zadatek, jak nie dostanie kredytu, albo dostanie kredyt na kwotę mniejszą niż, powiedzmy. Nie? No też to znowu, tak można. To są zapisy w umowie, tak? I to od nas zależy, co my tam piszemy. No i pytanie, czy zbywca zaakceptuje. No to są oczywiście wcześniej już negocjacje przed zakupowe. Nie oszukujmy się, że faktycznie zbywcy sprzedający czasami nie tolerują takich zapisów, no bo jednak to jest jakiś czas okres oczekiwania w ramach umowy przestrzennej sprzedaży, ale to rozwiązanie, które ty mówisz, czyli na przykład zwrot, nie wiem, 50% zadatku lub 80% zadatku lub umówienia się tylko na jakąś tam kaucję rezerwacyjną może w ramach ewentualnego niedojścia umowy do skutku z przyczyn nieuzyskania kredytu, też w jakiś sposób rozwiązuje czasami ten problem, no i wpłacając 100 tysięcy, a umawiając się, że nie dostaniemy kredytu, że kupujący, sprzedający dostanie tylko 5 tysięcy, generalnie jesteśmy na win-win, nie? No bo jeżeli faktycznie mamy przestępną umowę sprzedaży, do tej umowy nie dojdzie w sytuacji nieuzyskania przez nasz kredytu, to jest nasza wina, jeżeli sobie tego nie określimy. Czyli to my nie możemy sobie do tej umowy podejść, to my jesteśmy nieprzygotowani do tej umowy, w związku z tym to z naszej winy do umowy nie dochodzi, w związku z tym sprzedający jest upoważniony do zatrzymania kwoty zadatku. Zapraszam Was na stronę zapytajronalda.pl, gdzie nauczyłem czat AI odpowiadać na pytania związane z kredytami hipotecznymi. Mądrość tej strony pochodzi z mojego doświadczenia, czy prawie 14 lat w branży, napisana książka Tajna byłem kredytobiorcy. Całą tą książkę dałem jako źródło, no i oczywiście tysiące Waszych pytań pod filmami na YouTubie czy też Twitterze, także działa to naprawdę świetnie dzięki dzisiejszej technologii. Macie pytania związane z hipoteką, zapytaj Ronalda.pl. Jeżeli chcielibyście skorzystać z usług Szymona, to zapraszam, link znajduje się w opisie pod filmem. I teraz chciałbym jeszcze wrócić do jednej kwestii, bo wiele osób dalej nie rozumie, dlaczego warto jest podpisać umowę u notariusza? Powiedzmy, jesteśmy kupującymi, tak? Chcemy kupić nieruchomość, bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby znaleźć się w lokalizacji, która nam odpowiada, w cenie, którą nas stać. Skupiamy się na tym, żeby negocjować ze zbywcą. Wkurzamy się, że nieruchomość, którą mieliśmy na oku, już nam uciekła i poświęcamy następne godziny na oglądanie, na jeżdżenie, na rozmowy gdzieś tam z mężem, z żoną. A później przychodzi do tego, że okej, zbywca akceptuje nasze jakby warunki, cena jest dla nas atrakcyjna, zbywca godzi się za tyle sprzedać, umawiamy się na przykład na zadatek 100 tysięcy złotych, co odpowiada powiedzmy 10% ceny transakcyjnej. No i pytamy zbywcę, czy ma pan umowę? On mówi, tak, mam umowę, nie? Dobra, to kiedy podpisujemy? No w czwartek. Jedziemy podpisać umowę do niego, czy gdzieś tam się umawiamy w jakiejś kawiarni, podpisujemy umowę, tak? I jak działamy na rynku już tyle lat, to wiemy, że tak nie wolno robić. Nie? Że to nie jest właśnie, to jest właśnie to, co powinniśmy unikać. Powinniśmy iść w stronę, tak, poproszę tą umowę, chętnie ją przejrzę, natomiast nawet jeżeli ona jest okej dla nas, to nie powinniśmy jej umowy podpisywać gdzieś tam, tylko właśnie u notariusza. Tak? Czy możesz jeszcze raz wrócić do tego, dlaczego to jest takie istotne? Tak, jeszcze tak wracając do tego, co ty mówisz, to można to podsumować w taki sposób, że diabeł tkwi w szczegółach, czasami jeden przecinek zmienia cały kontekst całego zdania, więc naprawdę, jeżeli nie znamy się na zapisach umownych, warto to skonsultować wcześniej, czy z prawnikiem, czy adwokatem, czy ewentualnie z notariuszem, który będzie taką umowę przygotowywał, żeby znowu generalnie zabezpieczyć się. Notariusz też sprawdzi tożsamość. Pamiętajmy o tym, że on ma swój system do sprawdzania tożsamości osoby, do tego, czy ta osoba jest też właścicielem tej nieruchomości. Dochodziło czasami do kuriozalnych sytuacji, przechodząc dalej, ja tylko powiem tak, zasygnalizuję tam jedną sytuację odnośnie sprawdzania tożsamości. Miałem również klienta, który kiedyś przyszedł, ponieważ wpłacił małą kwotę, 20 tysięcy kwoty zadatku, podpisał sobie umowę przez sprzedaż w formie cywilnoprawnej, natomiast okazało się, że czyli tutaj właśnie na kolanie
cywilnoprawną. Dokładnie, ta umowa na kolanie, dokładnie. Okazało się, że osoba, z którą podpisałem tę umowę, nie była właścicielem nieruchomości. Mhm. Okazyjna cena, świetna lokalizacja. Zaufany taki człowiek, który sprawiał wrażenie właśnie właściciela tej nieruchomości, sprzedał coś, co nie było jego, znikł generalnie. Dowód też nie wiemy, czy był prawdziwy, czy fałszywy. Mhm. Więc tak to właśnie wyglądało. Notariusz w tej kwestii jest w stanie sprawdzić księgę wieczystą, sprawdzić, kto jest właścicielem nieruchomości. Tak samo prawnik czy adwokat oczywiście, który też tam wspiera w procesie przygotowania tego inwestycyjnego do sprzedaży, ale sprawdza tą tożsamość. Ale wracając do twojego pytania, taka umowa dobrze napisana, bo wiadomo, że faktycznie można napisać być może umowę cywilnoprawną dobrze, tak naprawdę, mhm. żeby w jakiś stopniu zabezpieczyć te swoje roszczenia, natomiast no, ja jestem jednak zwolennikiem pisania tych umów w formie aktu notarialnego, no bo ona jednak jest taką pełnoprawną z tymi spisami, z zabezpieczeniami, dość taniem tak naprawdę zabezpieczeniem w kontekście całości tej ceny. No jest swego rodzaju, ja to widzę jako ubezpieczenie. Tak? No kupujemy tak. coś, powiedzmy za 1 000 000 złotych, nieruchomość i chcielibyśmy, żeby ta transakcja przebiegła możliwie jak najbardziej bezpiecznie. Więc jednym z fundamentów bezpieczeństwa całej transakcji jest napisanie dobrej umowy, która zabezpiecza nas, jeżeli jesteśmy stroną kupującą, to kupujących przede wszystkim. I przypieczętowaniem tego wszystkiego jest jeszcze osoba, która no, po prostu powinna się na tym znać, czyli między innymi prawnik, który pisze tę umowę, jak na przykład ty, czy też notariusz, który i tak ją będzie jeszcze na przykład na nasze życzenie sprawdzi swoim okiem, może coś podpowiedzieć, może też jakieś punkty na przykład dopisać, coś ująć, w sensie odjąć. I on jakby daje tą pieczęć, że to jest wszystko zrobione tak oficjalnie i jakby taką moc prawną. Dużo bardziej niż ta umowa właśnie z internetu wydrukowana gdzieś tam. Oczywiście, pamiętajmy o tym, że zarówno ja czy notariusz skończył 5-letnie studia magisterskie jednolite. Notariusz tak samo jak ja jako adwokat skończyliśmy 3 lata aplikacji. Ileś lat praktyki, tych umów widzieliśmy naprawdę dużo, więc no, dla nas pewne rzeczy są oczywiste, natomiast dla sprzedających często naprawdę te oczywiste rzeczy takie oczywiste nie są. Trochę takie masło maślane, ale wiesz, jak to, wiesz o co mi chodzi tak naprawdę, nie? Znaczy nie, wiem, że kupujący często ponoszą się emocją, tak? Tak, oni widzą nieruchomość, chodzi, no. Już widzą te firanki, tak. Jakie tam będą. Tak. Zasłony, tak. Czy jak będą tam mieszkać, jak będzie im się funkcjonować, tak. A nie zabezpieczają właśnie tych ważnych elementów. Właśnie o tych emocjach też warto powiedzieć, że ja często reprezentując swoich klientów, generalnie uczestniczę też w czynnościach notarialnych, wspierając czy to kupującego, czy sprzedającego. Uwierz mi, że naprawdę coraz częściej zdarzają się dosyć duże negocjacje, dosyć duże problemy na aktach notarialnych, więc warto mieć na tak zwanym przeorędziu, podorędziu prawnika, który jest wyspecjalizowany właśnie w kwestiach nieruchomościowych i generalnie w łatwy i przystępny sposób będzie mógł nam wytłumaczyć pewne rzeczy lub zgodzić się na pewne zapisy, które być może z naszego punktu widzenia są niekorzystne, ale gdzieś tam do rozłożenia ewentualnie. No dobrze, i teraz na konkretnym przykładzie, no bo wyobraźmy sobie sytuację, ktoś dopilnował, tak? Jest umowa dobrze zrobiona u notariusza, prawnik, ty na przykład ją napisałeś, tak? I u notariusza jest podpisana. I dochodzi do sytuacji, w której my wpłaciliśmy 100 tysięcy zadatku, te 10% ceny transakcyjnej, no ale zbywca z jakiegoś powodu, na przykład znalazł osobę, której sprzeda za 1 200 000, myśli sobie kategoriami, no dobra, za 1 200 000 sprzedam, no to oddam im te 100 tysięcy zadatku, dam im tą równowartość, czyli jeszcze drugie 100 tysięcy, to i tak na koniec będę finalnie jeszcze 100 tysięcy do przodu, no bo 1 200 000, a oddaję te 100 tysięcy zadatku, tak? Czyli 100 tysięcy do przodu jestem. No może tak zrobić zbywca? Słuchaj, jeżeli mamy podpisaną umowę w formie aktu notarialnego, to niezależnie od tego, czy ja chcę odstąpić na przykład jako kupujący, czy ty chcesz odstąpić od tej umowy jako sprzedający, to jeżeli nie znajdziemy tego porozumienia, to możemy go przymusić do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości, czyli umowy sprzedaży. Przymusić, podoba mi się. Przymusić, tak. Słowo przymusić jest troszeczkę takim kluczem, bo możemy złożyć tak zwany pozew o zastępcze świadczenie woli. Na czym to polega? W krótkich żołnierskich słowach tak naprawdę. Składamy wniosek do sądu o to, żeby sąd przeniósł nam własność nieruchomości na podstawie tego, że w X czasie mieliśmy zawrzeć umowę sprzedaży, natomiast sprzedający unika zawarcia tej umowy sprzedaży, czyli nie wiem, nie przychodzi, nie stawia się, odmawia zawarcia. My mamy rok, zgodnie z zapisami kodeksowymi, na złożenie takiego roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości w terminie, w jakim miała być przeniesiona, prawda? Więc ustalamy sobie, że ma być przeniesiona do 31 grudnia
na przykład 2024 roku. Tego 31 grudnia nikt się nie zjawia, 5, 6, 7 dajemy jakiś tam powiedzmy czas, faktycznie wzywamy, no to już tak bardziej nieprawniczo, ale tak bardziej ludzko, że faktycznie chcemy to zawrzeć. Jeżeli tak nie dzwonimy, informujemy, że o co chodzi, dlaczego nie ma. Oczywiście. Warto też, tak a propos jeszcze słowem dygresji o tego, co właśnie ty mówisz, wpisać sobie jakiś nieprzekraczalny termin w umowie przyrzeczonej sprzedaży, że na przykład o godzinie 12 tego i tego dnia w tej i tej kancelarii, jeżeli wcześniej termin umowy nie zostanie wyznaczony, spotykają się strony w celu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży, czyli tej umowy sprzedaży przeniesienia własności nieruchomości. Czyli tej u notariusza właśnie, to, że przenosimy z nas na kupującego. Jeżeli sprzedający czy kupujący się nie zjawią, robimy protokół niestawiennictwa na takiej czynności prawnej i z takim aktem, czyli tą umową przestępną i takim protokołem niestawiennictwa idziemy do mnie, piszemy pozew i żądamy przeniesienia własności nieruchomości przez sąd. No tak, no bo to jest ta sytuacja. Sprzedający znalazł nowego kupującego. Dokładnie. Była wyznaczona data, kiedy ma być przeniesienie konkretne. On mówi nie. Przelał nam zamiast 100, to przelał 200 tysięcy. Wyobraźmy sobie, że on myśli, że sprawa jest załatwiona. No ale nie jest. Nie? No tak, takie case'y były dosyć popularne i mieliśmy kilka takich podmiotów u nas w ramach naszej praktyki adwokackiej w kancelarii. Najczęściej w tamtym roku, pamiętasz te wzrosty cen, które generalnie mieliśmy od 12 do 18 tysięcy, więc naprawdę sprzedający często opłacało się oddać nawet podwójnie z tego zadatku. Tak było, tak. Dokładnie. I odstąpić od umowy. Pamiętajmy, że te zadatki no, czasami są też nieduże, nie? No bo to mówimy czasami o 20-50 tysiącach złotych. Okresie oczekiwania 3-4 miesięcy na uzyskanie finansowania czy kredytowania. Więc tak. No, ten okres w tamtym roku 3-4 miesięcy no, robił na metrze 1000 czy 2000 więcej. I na koniec jeszcze jeden case, który chciałbym z Tobą przegadać, ale zanim do niego dojdziemy, chciałbym, żebyście zadawali pytania do Szymona. Pamiętajcie, że sekcja komentarzy należy do Was. Na wszystkie pytania postaramy się na te wszystkie, że tak powiem... Pytanie wątpliwości. Odpowiedzieć niezwłocznie. Na wszystkie pytania merytoryczne będziemy starać się odpowiadać, więc chciałbym, żebyście rozumieli, że to nie jest ostatni odcinek z Szymonem. To jest seria odcinków. Jeżeli już jakiś został zmontowany, to jest dodany do playlisty na dole w opisie pod filmem. Nawet jeżeli jeszcze nie miał premiery, możecie go obejrzeć wcześniej. To taka mała nagroda, że do tej pory gdzieś tutaj z nami jesteście. Okej, okay, i na koniec case. No, wyobraźmy sobie sytuację. Ktoś sprzedaje mieszkanie na rynku wtórnym. My chcemy kupić to mieszkanie, czyli jesteśmy kupującymi i o tej stronie chciałbym tutaj porozmawiać. Podpisujemy tą umowę gdzieś tam przedstępną, cywilnoprawną, czyli to ściągniętą z internetu. No i osoba, która nam sprzedaje tą nieruchomość, pokazuje pełnomocnictwo. Czyli ma prawo sprzedawać tą nieruchomość w czyimś imieniu. I czy spotkałeś się na przykład z tym, że to pełnomocnictwo było napisane też w formie umowy cywilnoprawnej? Tak, może nie w formie umowy cywilnoprawnej, ale w formie takiej pisemnej, czyli to nie było w formie aktu notarialnego, czyli zostało udzielone przez osobę, która faktycznie była właścicielem tej nieruchomości, natomiast zostało, mówiąc bardzo kolokwialnie, podrobione przez osobę, która to sprzedawała. Czyli pan Jan Kowalski działał w imieniu pani Grażyny Kowalskiej. Czyli oszust miał dane faktycznego właściciela nieruchomości. Tak, bo pamiętajmy, że księgi wieczyste są jawne, tak naprawdę, więc jest możliwość od znalezienia księgi wieczystej nieruchomości, chociażby na przykład podczas jakiegoś wynajmu tej nieruchomości, jakiegoś korzystania z tej nieruchomości, nie wiem. No dobra, to jest prosty case. No bo tutaj no dążymy tak. Do tego, że nie, podpisujcie to u notariusza. Nie? No tak. Okej, okay, no bo notariusz powie, że na takim pełnomocnictwie to nic nie przejdzie raczej. Pamiętaj, Ronald, że jeżeli mamy umowę przestępną sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, to pełnomocnictwo również musi być w formie aktu notarialnego. Więc tutaj dzięki notariuszowi... Umowa cywilnoprawna i dlatego może być pełnomocnictwo w formie zwykłej. No czyli bo to jest twoja dobra wola tak naprawdę przy umowie. No tak, okej. Okay. Przejmujesz to pełnomocnictwo, czy to przejmujesz? Tak, czyli u notariusza... Ponieważ notariusz podpisuje w formie aktu notarialnego, tak to i pełnomocnictwo musiało być w formie w tej samej formie, czyli w formie aktu notarialnego. Czyli mówimy tutaj już o tym, że ktoś musiał mieć super drukarnię, jakiś patent na to, żeby podrobić takie... To już jest wyższy level. Pamiętaj, że... Jest to możliwe, tak. Ale już jest dużo trudniej. Tak jak rozmawialiśmy, jeżeli mamy faktycznie dobrego zaprzyjaźnionego notariusza, który no, jest merytorycznym tutaj specjalistą w tym zakresie, jeżeli ma chociaż malutką wątpliwość co do prawidłowości tego pełnomocnictwa, po pierwsze...
najprawdopodobniej nie zrobi czynności prawnej. Po drugie, na pewno podejmie wszystkie czynności, żeby ustalić faktyczność tego pełnomocnictwa. Mhm. Notariusze jeszcze nie mają z tego swojego specjalistycznego systemu co do sprawdzenia autentyczności pełnomocnictw. Jest teraz taki projekt w pomyśle, być może niedługo się taki coś pojawi. Natomiast na pewno są w stanie potwierdzić autentyczność. Wiesz, co mój notariusz powiedział w tej sprawie? Że no, przede wszystkim powinienem się spotkać z właścicielem tej nieruchomości. Czyli jak jest pełnomocnictwo, tak. No to jeżeli jest taka możliwość spotkać się z właścicielem, czy on faktycznie udzielił tego pełnomocnictwa, czy on jest świadomy, że to nieruchomość jest sprzedawana? Tak, ale to bardzo łatwo rozwiązać tak naprawdę. Jeżeli byś na przykład chciał skorzystać z mojej pomocy, no to ja mogę przygotować pełnomocnictwo, które upoważni do zawarcia, chociażby na przykład w tej umowie wymiany cywilnoprawnej, na podstawie tego pełnomocnika zawarcia tej umowy przedstępnej sprzedaży. Natomiast zrobimy to w obecności właściciela nieruchomości, po podpisaniu przez niego, gdzie będziemy widzieć, że on podpisuje, i po sprawdzeniu dowodu osobistego, że faktycznie osoba, która udziela tego pełnomocnictwa, to jest ta osoba, która jest właścicielem tej nieruchomości. W księgach wieczystych mamy imię i nazwisko najczęściej, dane, czyli ojca i matkę, i PESEL osoby sprzedającej, więc taki zakres w ramach tej umowy przedstępnej sprzedaży jest dla nas wystarczający, żeby faktycznie zidentyfikować, czy osoba, która daje nam dowód osobisty, jest faktycznie właścicielem tej nieruchomości. Mhm. Szymon, czy ty wraz ze swoim zespołem działasz tylko na terenie Warszawy, czy na terenie całej Polski? Jak to wygląda u ciebie? Działamy na terenie całej Polski. Faktycznie naszą praktykę prowadzimy w Warszawie, natomiast mamy dużo case'ów, dużo spraw na terenie generalnie całej Polski. Z naszej rozmowy wynika, że do Was mogą się zgłaszać osoby, które na przykład chcą nabyć nieruchomość, chcą, żeby przygotować ją od strony, tą transakcję, od strony umów, ale też od strony sprawdzenia nieruchomości pod kątem prawnym. To są też osoby, które są jakimiś osobami, powiedzmy, prawnymi, jak jesteś na przykład deweloperzy, którzy chcą kupić, no sam wspominałeś o tym, tak, że deweloper, reprezentowałeś dewelopera, który chciał kupić nieruchomość za 75 milionów, tak? 74 miliony. Tak, ale mówimy o takich dużych kwotach, tak faktycznie jest. Pamiętajmy, że może brzmi to trochę górnolotnie, ale nie ma różnicy pod względem naszego działania, czy kupujemy nieruchomość za 1 000 000 złotych, za 50 milionów, za 74 miliony złotych. Zawsze robimy tą samą drogę, sprawdzamy te same dokumenty, szukamy tych samych problemów, identyfikujemy te same red flagi i robimy tą samą robotę tak naprawdę. Chciałem się zadać pytanie, czy doświadczenie, które nabyłeś właśnie kupując, uczestnicząc w transakcjach właśnie za 70 milionów, jesteś w stanie przełożyć na zakup nieruchomości, powiedzmy, za 700 tysięcy. No tak, no wyobraźmy sobie na przykład grunt, twoje marzenie, prawda? Chciałeś sobie kupić grunt pod Warszawą, opowiadałeś mi kiedyś o tym, chciałeś wybudować sobie tam dom, znalazłeś wymarzony grunt, wymarzoną działkę. Kupiłeś tę działkę. No i super, świetnie. Piękna droga dojazdowa, natomiast nie sprawdziłeś na przykład własności tej drogi. Okazuje się, że jest droga wewnętrzna jakiegoś rolnika. Co ty teraz w tym momencie możesz zrobić? Nic. Nie dostaniesz pozwoleń. Dogada się z rolnikiem. A co zrobi rolnik? Będzie oczekiwał od ciebie gratyfikacji finansowej, prawda? W zakresie, może tak, czy służebności, czy możliwości przejazdu, czy przeciągnięcia mediów. Pamiętajmy o tym, że sama służebność przejazdu przechodu czasami może być dla ciebie niewystarczająca. No bo co z tego, że możesz przyjechać, przejść, jak nie możesz dociągnąć rury kanalizacyjnej na przykład twojego domu, bo nie masz służebności i przeciągu mediów, prawda? Więc te kwestie też jakieś tam służebności to są bardzo ważne. Albo na przykład druga kwestia odnośnie tej nieruchomości, droga publiczna, to jest taka kwestia poboczna i musisz wiedzieć, czy możesz na twojej nieruchomości zbudować to, co planujesz. Miejscowy plan, warunki zabudowy, możliwości inwestycyjne tej nieruchomości, co z tego, że jest ładne przylesie z pięknym widokiem na staw, jak okazuje się, że w miejscowym planie tam jest przeznaczenie pod łąkę. To możesz sobie tylko postawić namiot. Kontakt do Szymona znajduje się w opisie pod filmem. Zapraszamy na kolejne odcinki. Pamiętajcie o komentarzach. Dzięki, Szymon, za dzisiaj. Dzięki bardzo.